Twój idol z dzieciństwa. Ewentualnie, czyj plakat miałeś na ścianie i dlaczego? Wszystko zaczęło się od, wiadomo, na polskim podwórku Artur Boruc. To zdecydowanie jego mecze, czasy Celticu Glasgow, no to na tym tak naprawdę się wychowałem i w jego stronę chciałem iść i chciałem być taki jak on. A jeśli chodzi o zagraniczną osobę, no to Gianluigi Buffon. Twoje najlepsze wspomnienie z kariery? Mam nadzieję, że dopiero przede mną jakieś takie coś naprawdę, co się będzie jeszcze pamiętać, ale jest dużo takich naprawdę chwil, które zapadną mi w pamięć. Na pewno medal, trzecie miejsce w Ekstraklasie, w młodzieżówce usłyszeć nasz hymn narodowy i to było niesamowite przeżycie. I to jest coś takiego, co życzę każdemu piłkarzowi. Wiadomo, marzenie jest, żeby to było w pierwszej reprezentacji, ale sam fakt, że cieszę się z tego, że to było w reprezentacji młodzieżowej, bo to było coś niesamowitego. Najlepszy zawodnik, przeciwko któremu grałeś? Myślę, że kiedyś mieliśmy pojedynek z Thibaut Courtois w młodzieżówce właśnie, no ale troszeczkę nasze drogi się rozeszły w inną stronę. Co byś powiedział sobie młodemu? Jakiej rady byś sobie udzielił na przyszłość? Bądź sobą, trzymaj się sztywno zasad, które sobie ustanowiłeś za młodego i podążaj tym i dawaj przykład innym. Kim chciałbyś być, gdybyś nie został piłkarzem? Trudne pytanie, bo zawsze marzyłem i wierzyłem w to, że mi się uda, że będę mógł się spełniać i będę mógł być z tego szczęśliwy. No i najważniejsze jest to, żeby sprawiało to radość. Tak jest do dnia dzisiejszego. I po prostu, jeżeli kiedyś to by się skończyło, to nie wiem. Zawsze rajcowały mnie sporty walki i nie ukrywam, że to była taka moja odskocznia od piłki. I kto wie, czy to by nie poszło w tamtą stronę. Czyli tam widziałbyś siebie po zakończeniu kariery? Tam albo też bardzo się interesowałem służbą w wojsku, tego typu rygor, te sprawy. Bardzo, bardzo to jest fajne. Jaką miałeś najtrudniejszą sytuację w swoim życiu i jak sobie z nią poradziłeś? Najtrudniejsza sytuacja to była, gdy moja przygoda z piłką stanęła na przeszkodzie na włosku, gdy tam dowiedziałem się o tym, że no niezbyt dobrze dzieje się z moim organizmem. Badania nie były zbyt imponujące, ogromny ból brzucha. I tak naprawdę pół roku przerwy z tym, że nie było wiadome, czy w ogóle jeszcze wrócę do jakiegokolwiek sportu. Ale na szczęście gdzieś tam to pozytywne myślenie, ta myśl, że dobro wraca, po prostu doprowadziła do tego wszystkiego, że było to 3 czy 4 lata temu, a tak naprawdę było, minęło, nie mam na to wpływu i nawet o tym nie myślę, bo to tylko wyciągnięte zostały z tego pozytywne wnioski i odpukać, nic się nie dzieje. I pewnie ta wytrwałość w dążeniu do celu. Oczywiście, tak jak właśnie pozycja bramkarza, tak, no to najważniejsze cechy to jest właśnie cierpliwość, wytrwałość i ta nieustępliwość, bo wiadomo, miejsce jest jedno. I no i to te cechy są bardzo, bardzo istotne. Co pomaga ci w trudnych chwilach? W trudnych chwilach to właśnie wsparcie najbliższych, bo no nie ma co ukrywać, to wszystkie emocje, jakie się buzują tutaj u nas na stadionie, u nas w klubie, to potem wszystko przynosi się na dom i trzeba umieć to zrównoważyć. Ale najpiękniejsze to jest to, że jak przychodzę do domu i widzę uśmiech mojego syna i po prostu nie oceniam ja z tego, czy ja wygrałem mecz, czy przegrałem, czy popełniłem błąd, czy nie, tylko po prostu, że tata wrócił i to jest najpiękniejsze dla nas właśnie to. Myślę, tak jak ja zawsze wartości miałem, dla mnie rodzina była najważniejsza. Mama, tata, tak teraz mam swoją drugą rodzinę i jestem z tego bardzo szczęśliwy i to są najważniejsze wartości, które mam w życiu, a drugą moją rodziną jest szatnia piłkarska. Osoba, której najwięcej zawdzięczasz? Sporo jest takiej osoby. Jest i od strony sportowej są osoby, na które zawsze mogę liczyć. Są moi przyjaciele, których mam od dzieciństwa, od piaskownicy i nic się nie zmieniło tak naprawdę. Nasze drogi potoczyły się różnie, a mimo tego mogę teraz wrócić. Znamy się 25 lat, ja mam 30, także poznaliśmy się w piaskownicy i mamy
wyznajemy te same wartości, trzymamy się sztywno tych samych zasad i zawsze pomagaliśmy sobie w potrzebie i tak jest do dnia dzisiejszego i myślę, że to jest taka ta więź braterstwa, coś takiego, co zawsze nam pomagało w każdej chwili. No i oczywiście, no wiadomo, najbliższa rodzina, no to są osoby, bez których nie byłbym sobą na pewno. Najlepsza rada życiowa, jaką dostałeś? Najlepsza rada życiowa, jaką dostałem? Może było takich, które mnie nakreślały mi drogę i które mnie prowadziły w życiu, ale myślę, że po prostu być sobą i się nie zmieniać i to sobie wziąłem bardzo do serca. I jak twoja rodzina przeżywa twoje mecze? Jak reagują na porażki i sukcesy? Myślę, że to najlepiej zapytać ich. Wiadomo, sukcesy zawsze smakują. Starają się, jeżeli nawet przydarzy się porażka, wyciągać te dobre rzeczy, aczkolwiek ja akurat jestem osobą, która nawet jeżeli jest zwycięstwo i wiem, że coś mogłem zrobić lepiej, to ja o tym myślę i chcę to poprawić. Wiadomo, nie zawsze to się zdarza w taki sposób, jak ja bym chciał, żeby to poprawić, ale na pewno myślę o tym i staram się to poprawić. No ale rodzina na pewno przeżywa. Nie każdy z mojej rodziny potrafi te spotkania oglądać i no, na pewno mój braciak, czy tam tata, czy żona, no to są osoby, które gdzieś tam oglądają, mimo tego, że są nerwy, ale na przykład mama to mecze nie ogląda. Twoja największa wada i zaleta? Zaleta. Chyba zaletą jest to, że nie mam wad, ale nie. Tak myślę, że moja odwaga i pewność siebie na boisku. Ten charakter pewnie też. Myślę, że tak to właśnie można nazwać, że nieważne jaki to jest moment, czy to porażka jest, czy nie, no to potrafię dźwignąć to, wziąć na klatę i przyjąć coś, co szczególnie jeżeli miałoby to zadziałać dla dobra zespołu, że ja na przykład wyłapię rykoszetem, ale jest to dla dobra zespołu, to przyjmę to na klatę. A wada? Wada. Jest kilka, ale lepiej nie zdradzać ich przeciwnikom. Co najbardziej cenisz sobie w ludziach? Honor. Szczerość i uczciwość, bo myślę, że troszeczkę niektórzy się potrafią pogubić w życiu i wrócić do tych wartości, które są tak naprawdę istotne. Czego się najbardziej boisz? Z lękami walczę. Czego się najbardziej boję? Kiedyś nie potrafiłem sobie poradzić z myślami negatywnymi, które przyciągałem, ale to kwestia czasu, kwestia lat, kwestia nauki. Najlepiej najlepiej uczyć się na błędach kogoś, ale wiadomo, że najbardziej bolą i najlepszą satysfakcję się ma z tego, jeżeli ze swoich błędów się wyciągnie odpowiednie lekcje i myślę, że to właśnie. Czego najbardziej żałujesz w życiu? Nie mam takich rzeczy, które żałuję. Bywało różnie pod wieloma względami. Zawsze mamy jakieś tam wybory w swoim życiu sportowym, ale nie myślę o tym, co było. Nie lubię się skupiać na tym, że żałuję, że nie podjąłem jakiegoś kroku. Mogłem na przykład jeden z takich, który pierwszy mi nasuwa się na myśl, czy na przykład nie było to za późno, że odszedłem z Zagłębia, że za długo sobie powiedziałem, że muszę walczyć, muszę udowodnić swoją wartość i mogłoby być tak, że różnie mogłoby to by się potoczyć, ale cieszę się z miejsca, w którym jestem i doceniam to bardzo, to zaufanie, które zostało mi tu dane i po prostu skupiam się na tym, na co mam teraz wpływ. Tu, w dniu dzisiejszym, to, co się może w najbliższej przyszłości, w najbliższych godzinach wydarzyć, a nie na tym, co było. Twoje niespełnione marzenia? Niespełnione marzenia, no to na pewno, jak wspominałem wcześniej o tym hymnie reprezentacji, w pierwszej reprezentacji to by było coś na pewno fajnego, bo pamiętam, jak to było jako właśnie młody chłopak, jak sobie zawsze marzyłem o tym, patrzyłem w telewizor, że z orzełkiem na piersi wyjść. Udało mi się to w młodzieżówce, ale no wiadomo, tego jeden A nie ma, ale życie pisze różne scenariusze i swój mogę jeszcze napisać. Co jest dla ciebie najważniejsze w życiu? Najważniejsze w życiu? Rodzina, przyjaciele i zasady. Tw-
Twoja największa pasja? Moja największa pasja, no to jest to, co robię na co dzień. Piłka nożna, aczkolwiek lubię też, tak jak wspominałem wcześniej, rozluźnić się, jeżeli jest czas wolny, jest na to zgoda i można się poruszać na macie treningowej, poboksować troszeczkę, wyładować te negatywne emocje. To jest taki fajny element, który przynosi wiele radości i daje dużo pozytywnej energii. Teraz myślę, że to pytanie będzie taką idealną puentą, żeby zakończyć. Czym dla Ciebie jest Korona Kielce? Możliwością spełnienia się w dalszym ciągu i dawania radości, bo mamy tu naprawdę, tak jak mówiłem to od pierwszego dnia, grono ludzi. Jak tutaj od pierwszego dnia, jak przyszedłem, to mają dobro serca w Korony i to jest dla nich najważniejsze. Nie ma nic ważniejszego, to jest wszystko na pierwszym miejscu, podporządkowują wszystko pod klub, pod drużynę. I czy jest dobrze, czy jest źle, to wszyscy są w tym wszystkim razem i to jest bardzo piękne. Wiadomo, nie zawsze jest kolorowo, bywają różne momenty, ale mimo wszystko wszyscy są razem. Tak było w pierwszej lidze, jak przychodziłem. Tak jest teraz w Ekstraklasie, nawet jak bywają cięższe momenty. I myślę, że te wartości, które i te emocje, które wszystkie razem tutaj przeżywamy, wyjdą nam na dobre i będziemy mogli się cieszyć ze spokojnego grania w Ekstraklasie.